Witam Państwa serdecznie, wszystkim witam Fiodora Cierkaszyna. Odróżnienie ode mnie, bo ta ciemność, którą Państwo widzicie, to jest w środku dnia. Proszę bardzo, Fiodor, słoneczko, palmy. Ale znając Fiodora, to nie słoneczko i nie palmy, bo chodzi o to, żeby zrobić dobrą robotę, nawet chyba lepszą niż zwykle. Nie będę się specjalnie rozwodził, Fiodor, pozwolisz na tym, co się stało we Wrocławiu, chyba wszyscy widzieliśmy, natomiast muszę od Ciebie takie jedno pytanko, maksymalnie dwa na ten temat, oczywiście w przyszłości będziemy rozmawiali bardziej. W którym momencie walki we Wrocławiu poczułeś, coś tutaj nie gra? Witam wszystkich serdecznie. To jest sport, to jest boks, jakby na początku, jakby od pierwszej rundy coś się nie zagrało, tak? Jakby wszystko nie było okej, w szatni i tak dalej. Natomiast no, chyba sportowcy wiedzą, jak wchodzisz do ringu i coś po prostu nie gra. I dlatego taki wynik, wiadomo, że dużo różnych, cała ta sytuacja mnie po prostu jeszcze nie odpuszcza, tak? Jestem po prostu, przeżywam to jeszcze i jak najszybciej po prostu chcę wrócić już, tak? Trenuję bardziej taki nawet, pojawił się jeszcze taki bardziej głód do tego sportu. Chcę przede wszystkim sam sobie to udowodnić, tak? Więc ciężko tutaj powiedzieć, co było nie tak, kiedy ja to poczułem, tak? No, to jest sport. Gdzieś w jakiejś rundzie myślałem, że gdzieś może tam uda się przełamać. Później no, taki kto walczy, kto w ogóle wychodził do ringu, to ten wie, co to w ogóle za uczucie jest, tak? Także słabo to wyglądało niestety. Także z rozmowy z swoim promotorem wynikało, że znaczy to jest opinia Leona Margulesa, no i oczywiście Chico Rivasa. Natomiast nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, czy nie, że po prostu, a nie wiem, czy po prostu, bo to takie proste nie było. Wiadomo, jak się trenujesz z Aleksandrem Usykiem, to chcąc, nie chcąc, patrzysz na tego Usyka i mówisz, to jest mój wzór, no bo jest wzorem wielu pięściarzy. I czy w którymś momencie nie przeceniłeś swoich sił, jeśli chodzi o trening? Bo taką narrację również słyszałem, że po prostu zrobiłeś za dużo i na tą walkę z pięściarzem, który był chyba 7-1 underdogiem z tobą, czyli w sumie przekładany z ręki do ręki w teorii, już nic nie zostało na ringu. Nie, no powiem szczerze, tak jak powiedziałeś, tak, Aleksander rzeczywiście jest przykładem, tak, w ogóle dla mnie to był zaszczyt w ogóle trenować i tak dalej, natomiast błąd był popełniony chyba w tym, że po prostu no nie trzeba tak za często zmieniać, tak trenera, sztab szkoleniowy i na tą walkę oczywiście Chico Rivas doleciał, ale doleciał już w sobotę, tak, czyli w narożniku on był, ale widział kompletnie innego zawodnika, tak jak on powiedział po walce, więc nie można takich błędów dopuszczać, tak, gdzieś jakieś takie zlekceważenie, w sensie takim, że przejdzie, takim nachrapem, że wszystko się uda, taka wiara, że wszystko się uda, nie, natomiast tutaj są takie szczegóły, gdzie no, nie można takich rzeczy dopuszczać, a nie w trakcie treningu, tak, kiedy na przykład sam trener Aleksandra Usyka, jak my z nim rozmawialiśmy, on mówił, że to byłoby fajnie, żebyś miał tam swojego tutaj trenera i tak dalej. Natomiast widziałem, jakby miał swojego trenera, no to bym przygotowywał się już pod tym planem, co miałem. A tutaj było wszystko takie właśnie nowe. No może taka ciekawość mnie do tego boksu trochę. Może i tutaj popełniłem taki błąd osobiście ja. I dlatego ja to rozumiem, biorę to na klatę i po prostu oby w przyszłości takich rzeczy po prostu nie dopuszczać. Udowodnić, że to było takie samemu sobie po prostu udowodnić, że to taki właśnie mój błąd, tak, który ja chcę poprawić, biorę to na klatę, więc, ale przeżycie, tak jak zapytasz, na przykład rozmawiam tutaj, no to ogromne doświadczenie, być w tym teamie, tak, spróbować przejść to wszystko, tak jak rozmawiałem po walce z trenerem Aleksandra Usyka, tak, z Brian Tkaczenko, no to on mi wtedy powiedział sam, że dużo na siebie wziąłeś, tak, że jakby tutaj jakby można powiedzieć, dołączyłem się do jego teamu, ale i tak tego człowieka, który by tam opiekował, nie było, tak, więc no, chyba na takich walkach
trzeba jednak mieć ten sztab szkoleniowy, jaki by nie był, wszystko, żeby było kontrolowane, mniej więcej tak byłbyś pod jakim okiem, ze strony zawsze lepiej widać, jak się czujesz i tak dalej. Więc podjąłem taki plan, podjęliśmy taką decyzję z promotorami, żeby jednak wrócić do Stanów i tutaj kontynuować swoją karierę, spróbować wrócić jak najszybciej. Już widzę, że wracam do swojej jakby formy, minął miesiąc, tak, po tym jak wróciłem na salę. Więc no zobaczymy, jak to pójdzie. Bardzo dobrze do tego podchodzisz, bo na pewno nie jesteś pierwszym i na pewno nie będziesz ostatnim pięściarzem, który będzie chciał wyciągnąć wnioski z porażki, plus dobre podejście. Ja o tym nie myślałem, natomiast to jest rzeczywiście z punktu widzenia od środka pięściarza, wyciągnąć co możesz z tego, co widziałeś podczas tych wielu, wielu tygodni z Aleksandrem i jego trenerami i w jakiś tam sposób przystosować do tego, co będziesz robił teraz, no bo ja jestem zwolennikiem tej tezy, a wiem, że ty również, że nie ma co już mówić, przegrana była, poszła w świat, natomiast tak. Tego nie zmienisz, możesz tylko zmienić to, co się będzie absolutnie. Działo dalej. Absolutnie tak. Się zgadzam, no i tutaj absolutnie się zgadzam, więc oczywiście... Tak jak zapytasz, pierwsze tam 3 tygodnie, no załamanie straszne, po prostu nie wiesz, jak to się stało, bo taki ciężki etap przygotowawczy i była taka pełna wiara, że robisz wszystko dobrze pod tym względem, że to będzie tylko na plus, a jakieś rzeczy wychodzą na minus, tak, czyli nie ma tej wisienki na torcie, kiedy zawsze jest ręka uniesiona w górę i pełna wygrana, tutaj nie było, więc... Tak jak powiedziałeś, po prostu minął czas, jak się mówi, leczy, tak? Więc mam nadzieję, że po prostu to z czasem, z nowymi jakimiś, z nowym zwycięstwem, z nowym takim bodźcem, to wszystko wróci na swoje tory. Dobrze, odcinamy Wrocław. Wrocław się już skończył, nie ma co do tego wracać. Każdy ma nadzieję i ty przede wszystkim, bo od ciebie to zależy wszystko w ringu. My możemy mieć jakiekolwiek nadzieje dotyczące Fiodora Czerkaszyna, natomiast żaden z nas nie wyskakuje na ring. Szybka decyzja powrotu do Stanów Zjednoczonych. Jesteś już od dobrych paru tygodni w Stanach, zgadza się? Tak jest. Tak jest. I teraz... Jest ten plan, bo plan został zachowany. To jest moim zdaniem bardzo ważne, rozmawiałem z swoimi promotorami, że pomimo tej porażki idea była od początku taka, że w tym roku jeszcze zawalczysz. I wiemy, że w tym roku zawalczysz. Boxrec podaje tego Kubańczyka Urrutię na 28 października, ale wiemy, że ten 28 października się chyba nie zdarzy. Czy ty możesz to potwierdzić, zaprzeczyć, czy nie możesz nic powiedzieć? Jeszcze na razie nie mogę nic powiedzieć, bo czekam na potwierdzenie od promotora, też od trenera, bo Chico Rivas też tutaj odpowiada trochę za matchmaking, organizuje gali tutaj na Florydzie. Ale myślę, że raczej będzie to listopad, tak, więc czekamy. Ja trenuję jakby tak, wszystko pod jego już okiem, już nie wtrącam się, już tutaj nie nawiązuję jakichś swoich tematów, więc po prostu czekam. Czy coś się zmieniło w twoich treningach, czy wróciłeś do tego, co działało, kiedy trenowałeś z Chico Rivasem? Czy coś się zmieniło po Wrocławiu? Wróciłem i na początku... Jakby, no wiadomo, wszyscy byli zawiedzeni, tak, na sali, nie wiedzieli, jak ja będę się zachowywał po tym, tak, pierwszy tydzień, jakby oni, trenerzy nie wiedzieli, jak ja będę się zachowywał, tak, jak ja będę się tam sparował, na przykład, jak ja w ogóle będę podchodził do tego treningu, czyli tam takie dyscyplina, jak moja będzie, czy taka sama, czy nie, więc oni już po 2 tygodniach, czy tam po tygodniu już zobaczyli, że jestem na miejscu, jakby... Wszystko staram się robić i widzą, że jestem głodny do tego sportu i dlatego podjęli taką też szybką decyzję, że szybciej wracać na ring, tak, bo żeby zamknąć tą porażkę i myślę, że takie jest naprawdę na tej sali dobra atmosfera, tak, że widzą, że wszyscy są zaangażowani i widzę, że wszyscy są zaangażowani i myślę, że to powinno być tylko na plus. Tak jak zapytasz, czy zmieniły się treningi, to tak za bardzo tutaj nic się nie zmieniło pod tym względem, że tak jak trenowaliśmy przed tym, tak, to tak samo tutaj. Taki jest swój plan, który jest oni przerobiony już przez lata, więc to robią to samo.
Także to nic się nie zmienia. Tylko mogę ja swoje jakieś rzeczy dodawać minimalnie do róbki jakiejś i tak dalej. Ja bardziej myślałem pod kątem treningowym, nie takim, czy ty sobie dasz radę mentalnie, chociaż o to pytanie też zadam. Wiemy, że przygotowanie mentalne dla pięściarza, to nie wiem, niektórzy mówią, że jaja czy tam kochonec to jest 90%, 10% to jest praca. Natomiast czy decyzja, żeby wrócić szybko, to było coś, co na czym tobie zależało, czy bardziej po konsultacji z trenerami doszedłeś do wniosku, że to jest dobry pomysł? Interesuje sam Fiodor Czekasz, czy twoja idea była taka, słuchajcie, było co było, wracam, robię ciężką robotę, chcę wyskoczyć na ring, bo to najlepszy sposób, żeby zapomnieć. Tak, to jest wspólna decyzja. To my porozmawialiśmy nie tylko z panem Leonem Margulesem, jeszcze z panem Andrzejem Wasilewskim, tak? Podjęliśmy taką decyzję, że trzeba wracać. No ja już po 2 tygodniach, czy po trzech po walce, ja już byłem tutaj w Stanach, tak? Więc już wszedłem na salę, porozmawiałem z trenerami, ze wszystkimi, jakby porozmawiałem, jakie błędy popełniłem, no wszystko jakby, żeby też jak najszybciej to po prostu tą stronę już, tak, żeby zapomnieć o tym jak najszybciej, żeby już zacząć działać, bo jak zaczynasz siedzieć w tym błocie i myśleć, że te myśli mogą po prostu ciebie zżreć, jak to się mówi, tak, więc idziemy dalej, do przodu, moje takie nastawienie, że idziemy dalej, do przodu, rozwijamy się, już na przykład jeździliśmy w dwa różnych kluby posparować, żeby już taką świeżość tą złapać. Więc ja na odwrót mam takie podejście, żeby wrócić i wrócić na swój tor i tak dalej. To jest chyba najlepsza droga, bo wielokrotnie potwierdzona. Oczywiście, że ryzykowna, no bo zawsze jest to pytanie, czy gdzieś tam z tyłu głowy nie będzie tego wspominania no niespodziewanej porażki, no bo jedno z biur bukmacherskich tu w Stanach Zjednoczonych uznało to za jedną z największych niespodzianek tego roku, no bo to wiadomo było, że to mówione było, wychodzi Fiodor, robi swoje i wraca do Stanów. 2013 roku ostatnio przegrywałem, to pamiętam uczucie. Pamiętasz? Ale tutaj po takich dołkach to pamiętam, tak, ciężko zawsze się zbierać. Natomiast tutaj też nie można tak za bardzo się załamywać. No ja sam po sobie rozumiem, że po prostu te myśli, no ni do czego dobrego nie przyniesie to nic dobrego. Nie. Tak samo jak w życiu człowiek gdzieś się załamuje po jakimś swoich porażkach. Tutaj trzeba się podnosić, próbować, tak? No jak nie spróbuję, no to nic nie będę wiedział. Więc ja po prostu tutaj jestem, robię swoją robotę, jestem przekonany, że oczywiście mogę osiągnąć coś w tym sporcie. I będę to robił i tyle. Tutaj był pomysł. Możemy wracać, możemy nie wracać. Nie. Był pomysł rewanżu? Pomysł rewanżu jest ze strony promotorów, nic nie było. Ja osobiście powiem szczerze, ja bym chciał jakoś do tego, żeby doszło, może tam w przyszłym roku czy coś. Mhm. Natomiast z tym to trzeba będzie rozmawiać z promotorami. Jak ja tutaj przyjechałem do Stanów i spotkałem się z Leonem Margulesem, to on powiedział, że absolutnie nie, tutaj trzeba iść w stronę Stanów, tutaj próbować i kontynuować swoją karierę, jak chcesz czegoś osiągnąć, tak? Jak będziesz chciał tych różnych powrotów, no to już Fiodor, zobaczyłeś, do czego to, co nam to przyniosło, tak? Sam Chico Rivas, z którym ja w czerwcu rozmawiałem i namawiałem, żebym poleciał do Polski, żeby tam potrenował z Aleksandrem Usykiem. Chico był w ogóle, nie wiedział, dlaczego ja tak robię, tak? Dlaczego taka decyzja i tak dalej. Natomiast mi wtedy tego się chciało. I ja byłem przekonany, że to będzie tylko na plus. I tak to widziałem, tak? Popełniłem swój błąd taki życiowy, no trudno. Ja mówię, że wracam i chcę po prostu sam dla siebie to udowodnić, że jestem na swoim miejscu, tyle. Bardzo dobrze. No Fiodor, zapomnij, bo wiesz, powiem ci szczerze, że zawsze taki uśmiechnięty jesteś dzisiaj, to nie wiem, może jakieś tematy, nie wiem, co ostatnio jadłeś, albo jaka pogoda, żebyś się uśmiechnął, bo to jak w ogóle nie miałem zamiaru, żebyś takim, no to nie takim, troszeczkę bardziej, że powiem, przybitym niż myślałem. Natomiast wiem, że w momencie, jak wyskoczysz na ring,
nawet jak sparujesz, to już o tym zupełnie nie pamiętasz, to zdanie w tym dziękuję. Nie, no ja tak powiem, Przemek, nie, dwa słowa, bo wiesz co, no jak zajmujesz się tym całe życie, tak można powiedzieć, no poświęcasz tu ten swój czas i wiadomo, że taka reakcja, nie, po prostu, że sam nie wiesz, tak pytasz, Fedor, coś się stało w tym ringu, no i ty sam jakby wiesz, co się stało, nie, i tak jakby coś się stało i sam nie wiesz. I dlatego jesteś sam na siebie zły i zawiedziony, ja nie na kogo, absolutnie. Także tylko może dlatego, natomiast oczywiście przeżywasz to, bo wkładasz to swój czas na energię. No, ale mówię, no, postaram się uśmiechać. Nie. Źle mnie zrozumiałeś, bo mnie się to podoba, bo na przykład na pewno oglądałeś walkę Charlo i Canelo, gdzie Charlo, który w drugiej rundzie zdał sobie sprawę, że ja nie wygram i praktycznie nie chciał być tylko zabity. Tak. Walka się skończyła, tak zwany banan, czyli uśmiech na twarzy taki, jakby, nie wiem, znokautował Canelo, kosztujący pieniądze. To oczywiście wszyscy to zauważyli, natomiast on cały szczęśliwy w drodze do banku, a u ciebie tego nie ma. U ciebie tego nie ma i to mi się właśnie podoba, bo niestety bardzo często w tym współczesnym boksie, i ty doskonale widzisz, panowie przegrywają, nie robią nic, żeby wygrać, no bo nie powiesz mi, że Charlo chciał zrobić coś, żeby wygrać, bo nie chciał być zabity, no ale kasa się zgadza, wracam do domu, zostałem obnażony brutalnie przez Canelo, który już tak troszeczkę idzie w dół. Natomiast, żeby nie było tylko o Fiodorze Czerkaszynie, powiem ci jedno z takich, mamy teraz fajną walkę w 168, czyli kategorii, która może ciebie interesować, a może nie, w przyszłości. Benavidez, tak? Mamy tego Benavideza i mamy gościa, którego mój kolega na internecie nazwał bardzo śmiesznie, wczoraj się śmiałem do łez, bo nazwał go Usykiem z Rhode Island, czyli, bo stamtąd jest Andrej. No, Usyk z Rhode Island. Wygodne. Tak. Jak to widzisz i czy masz ochotę, bo nie każdy pięściarz lubi oglądać boks. Znam takich, Tomek Adamy, którzy w ogóle boksu nie oglądają. Znam pięściarza, nie oglądał nawet jak był czynnym pięściarzem. Natomiast jak widzisz, odrzucamy te tematy wszystkie pozostałe. Oglądasz boks? Oglądam boks, oczywiście. I tak jak powiedziałeś, tą walkę Charlo Canelo, rzeczywiście i cały undercard też oglądałem. Natomiast tutaj pytasz o walce Benavidez i Andrade. No, bardzo ciekawa walka, bo Andrade stoczył 168 tylko jeden pojedynek. Tak, on dopiero przeszedł do tej wagowej kategorii, ale jest naprawdę duży na tą wagową kategorię, więc a Benavidez jeszcze większy. No jestem ciekaw, bo styl Benavidesa taki, że idzie do przodu, przełamuje. A czy potrafi Andrade właśnie tak właśnie wywieźć z równowagi tego Benavidesa, tak, swoim stylem? Jestem ciekaw, absolutnie. Nie wiem, jak bukmacherzy obstawiają, natomiast... Nieznacznym faworytem, mniejszym niż myślałem, Benavidez. Jest Benavidez. No właśnie, Benavidez taki mniejszym faworytem, natomiast ja bym nie lekceważył Andrade i jednak bym może na niego tak by wierzyłby w jego zwycięstwo, nie? Bym chciał, żeby on takim swoim stylem niewygodnym, bo to jest sztuka boks, tak? Mi bardziej zawsze podobał się taki styl boksu, gdzie jest niewygodny, nieprzewidywalny. Natomiast jak widzimy, kibicy nie za bardzo lubią taki styl. I, no tak. I pięściarze też nie wszyscy chcieli się zmierzyć z Andrade, tak? Ostatnio. Więc taka walka, mega pojedynek dla boksu. Także myślę, że no, trzymam kciuki za Andradę tak naprawdę, szczerze. Nie wiem, jakoś no tak się chciało. To jest ciekawe. Ja zawsze byłem fanem Benavideza, względu na jego super taki pokazowy styl gry, fajnie walki. Fajnie się go zawsze ogląda, natomiast masz w 100% rację, że strasznie trudno dobrze wyglądać walcząc z Andrejdem. Nikomu to się tak naprawdę nie udało. No Maciek Suleński, wydawało się, że jest dobrze przygotowany, wyskoczył na Andrejda i się okazało, że to jest zupełnie inna półka. To wielu pięściarzy do tego tak podchodzi. Słuchaj, Fiodor, no ja ci powiem tak, dzięki w ogóle za czas. Fajnie, że na koniec żeśmy porozmawiali o tematach miłych. Natomiast ja nie wiem, nie znam cię dobrze, ale wydaje mi się, że znam cię wystarczająco dobrze, żeby wiedzieć, że wyciągniesz to, co miałeś wyciągnąć. Liczę na rywal. O, jeszcze ostatnie pytanie. Czy ten rywal to ma być
zupełnie ktoś taki... Rywala będziecie chcieli zachować, żeby to nie był zupełnie jakiś gościu z ulicy. Ja rozumiem. Ciężko tutaj powiedzieć, bo za to będzie odpowiadał tutaj już amerykańska strona, tak? Leon Margulies, Chico Rivas. Ja naprawdę po prostu sobie tak już skupiony jestem tylko na swojej robocie, już nie wnikam w jakieś takie rzeczy, jak ja tutaj wcześniej tak naprawdę za dużo na siebie jakichś takich rzeczy biorę i moim zdaniem to rozfokusowuje się w takich tematach, więc myślę, że naprawdę to będzie może taki powrót, a później zobaczymy. Więc miło było z tobą porozmawiać i cieszę się, że mam też ludzi wokół siebie i kibiców, którzy zostali przy mnie, także do zobaczenia w ringu następnym razem. I to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo moim gościem, dziękuję. Fiodor Czerkaszyn. Fiodor, dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.